Witam kochani serdecznie. Jeszcze zrobimy na daną chwilę. Robimy na daną chwilę na 3 gromadki. I wybieracie sobie tak wróżba na daną chwilę, na potrzebę chwili, na daną chwilę, na potrzebę chwili, tak? I lecimy. 1, 2, 3, wybieracie, lecimy. Co dla jedneczki? Szansa, spełnienie, oczekiwanie, koniec depresyjności i zadowolenie nie będzie. Droga jedynko, u Ciebie sprawa wygląda tak. Dostaniesz jako szansę, u trygonu, jeżeli chodzi o miłość, to trygon wodny, przychodzą jakieś wiadomości, koniec depresyjności lub trygon ognia, może być i powietrza, tak, ale najbardziej trygon wodny mi się tu pokazuje, trygon ognia i powietrza, tak, to jest takie, idą wiadomości, ale ogólnie czekasz na jakieś spełnienie, czekasz na jakieś zakończenie, nie wiem, czy spraw zawodowych, czy spraw sądowych, no takich ogólnie sądowo-bytowo-zawodowych. I jeżeli o to się pytacie, słuchajcie, no to pełne zadowolenie, tak? Bo jest szansa na to, że będzie dokończone w najbliższym czasie i daje Wam dziewiątkę kielichów, czyli daje spełnienie, a jednocześnie nie ma zobowiązania. Jeżeli czekacie na pracę, to również tego się tyczy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o związki, no to powiedziałabym, że przyjdzie to, ale najpierw musi się odkryć tajemnica i tutaj dodatkowo Wam powiem i dopiero wejdziecie w nową pasję, czyli dopiero wtedy będzie się działo, ale potrzeba na to około tygodnia, dwóch, żeby coś się odkryło, coś musi się odkryć, bo tak jakby była jakaś maleńka blokada jeszcze, czyli na wiadomości, na które czekacie, jeżeli chodzi o odnośnie miłości, związków, tak, partnerów, no to musicie poczekać jeszcze tydzień, dwa, moi kochani. Także tak widzę u jedyneczkę na potrzebę chwili. Piękne karty, bo to jest takie wejście z pięknej szansy, otrzymanie wiadomości, pozbycie się depresyjności i wejście, słuchajcie, i wejście w bardzo ładną energię dziewiątki kielichów. Bardzo fajne, czyli jest spełnienie. Dwójeczka na potrzebę chwili. Co u dwójeczki? Kucie swojego losu, no jakie piękne karty, no kochani, piękne karty, nie ma straty. Dwójko, ty kujesz swój los, wchodzisz, idziesz z pełną parą, wejdziesz z pełną parą, po to nie wiem, czy chodzi o pracę, bo tutaj najbardziej mi się pokazuje tworzenie, tu chodzi o kasę, kasa, praca, dom, takie tworzenie czegoś, tak? I wchodzisz na koło fortuny, tworzysz, pomaga przy tym trygon ziemski bardzo mocno, o ile sam nie jesteś trygonem ziemskim, tak, ale jest spełnienie. Nie żyjesz marzeniami, tylko kujesz swój los, czyli bardzo ładnie postępujesz. Idziesz do przodu bardzo systematycznie, bo mam ósemkę denarów, jest rycerz mieczy, czyli idziesz z prawdą, wchodzisz na koło fortuny, czyli tak naprawdę na kole roku, na kole życia, stworzysz bardzo dużo, czyli będziesz osobą zabezpieczoną, jeżeli chodzi o materię, jeżeli chodzi o miłość, no to nie ma straty. Jeżeli boisz się, szczególnie dla tych, które się boją straty, to nie będzie straty. Jest troszeczkę chochoła, może być troszeczkę awanturek w tej chwili, ale tutaj mamy dziesiątkę denarów, czyli taką mądrość, u jednego z partnerów, czyli jeden z partnerów, jedno z Was. Jeżeli chodzi o miłość, to wykaże się dużą, dużą taką mądrością życiową, dużą taką elastycznością. Na pewno będzie mądrzejszy, jeszcze na koniec macie spełnienie, także ciesz się, kochane dwójeczki, macie opiekę sił wyższych, czyli wszystko jest na dobrym, idzie w dobrym kierunku, moi drodzy. Powiem szczerze, że jak na czasy, w których jesteśmy, gdzie jest ten głęboki kryzys, zaczyna się, no dobrze, znaczy dobrze go nie widać jeszcze, ale to takie karty, jak tutaj mają wszystkie znaki zodiaków i ogólnie jak stawiam, to bardzo się cieszę, że mam co stawiać pozytywnego i takiego naprawdę fajnego, moi drodzy. Lecimy trójeczkę, podpisanie, świętowanie, podeptanie nieprzychylności, pożegnanie się, ze starszą osobą, z trygonem, z osobą starszą, autorytatywną, macie siłę, moi drodzy, i osiągacie pięknie, i osiadacie pięknie, jeżeli w każdej dziedzinie życia, chcę Wam powiedzieć, drugie trójeczki, że jest tak, podpisanie czegoś, uwolnienie się od kogoś, zażegnanie, a wręcz, znaczy może nie tyle, że zażegnanie, tylko takie pokazanie osobom nieprzychylnym, osobom wiecznym, znaczy wiecznym z trygonu, może być z trygonu powietrza, że macie tak wielką siłę, że je zdmuchniecie, że nie mają już na Was żadnego wpływu, czyli takie pójście do przodu. Jeżeli jesteście w związkach, to pokazanie swoje, tak naprawdę swojego miejsca na ziemi, że nie jesteście nikim, tylko jesteście takie zawalczenie o siebie, bym powiedziała. Koniec przeciążenia, nie będzie kłamstwa, będziecie kierowały się prawdą i osiągacie, słuchajcie, sukces swojego
schodzicie, czyli drogie trójeczki, będzie w waszym udziale, będzie osiągnięcie jakiegoś sukcesu, nie wiem, czy materialnego, czy dobrej decyzji odnośnie waszego życia, czy będą to sprawy urzędowe, ale jest świętowanie, jest podpisanie czegoś, czy spisanie siebie na nowo pod kątem finansowym, tak, ale jest siła, pasja, tego wam nie brakuje. W miłości dajecie zdrówka szczęścia tutaj tym, którzy was po prostu depczą, próbowali zdeptać, bo mamy wieżę do góry nogami, pokonujecie to, po prostu rozwalacie, jesteście bardzo, bardzo jesteście silne, moje drogie, na czas tego czytania jesteście bardzo silne i odnosicie, kochani, zwycięstwo, nowa pasja i zaplanowanie dla tych, które planują, zostanie mamą, czy zostanie tatą, no to wielce, wielce prawdopodobne, że zostaniecie, bo tutaj jest siódemka buław, czyli jest, może być te poczęcie, ale i do pieniążki, jakieś dobre wiadomości. Bardzo fajne karty. Wchodzicie w dobrą energię, trójeczki, także piękne czytanie ogólnie dla wszystkich. Bardzo fajne. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, buziaczki, hej, pa.